Witajcie, kochani, w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj was witam nadal jeszcze na siedząco w holu lumpeksowym, a właściwie w filmiku z rodzaju zabieram was do lumpeksu, bo został otwarty nowy sklep w Dobczycach, w którym ostatnio byłam. Nagrałam krótką przebitkę, taką krótką relację z tego sklepu i pokażę wam zakupy z tego sklepu. Trochę taki hol z siaty bez siaty, bo musiałam to położyć tak tutaj hurtowo, bo nie mam możliwości powiesić tylu spódnic. Jest tu dużo spódnic w tym holu. Nie ma ich gdzie powiesić, nie mam tylu wieszaków na spódnicę tutaj. Więc będę wam pokazywać tak po prostu z ręki jakby. Nie z siaty, ale z ręki, ze stołka. Kochani, oczywiście bardzo serdecznie was zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I proszę was o polubienie filmiku, to jest bardzo ważne. To jest takie wynagrodzenie za mój trud. Więc zaczynamy, idziemy dalej. Moi drodzy, no i przechodzimy do ciuchów. Naprawdę byłam w szoku, jak fajne ciuchy tam były i naprawdę bardzo dobre ceny. Słuchajcie, jak na nowy towar, to wręcz no, jak na Kraków, jak na Dobczyce czy na Gdów, to są bardzo, bardzo korzystne ceny. No i moi drodzy, najpierw zobaczcie sobie taką krótką relację, jaką tam nagrałam, jak się zbliżam do tego sklepiku i tam trochę w środku nagrałam. Kochani, jest tutaj Ciucholand, to jest Dobczyce koło Rossmana i Biedronki na skrzyżowaniu. I tutaj jest taki sklepik i widzę, że jest nowy towar. Zobaczymy, co tam mają. Słuchajcie, bardzo jestem ciekawa tego sklepu. Zobaczymy, jak sprawy tu wyglądają cenowo i asortymentowo. Buty po 15 zł. Jak widzicie, to był taki niewielki sklepik, ale nawet powiem wam, że było tam dosyć spory wybór. Także naprawdę bardzo byłam pod wrażeniem tego malutkiego sklepiku. No jak widzieliście, było tam przed sklepem takie futro i kupiłam to futro. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale futro kosztowało 38 zł. I co więcej, to są norki. I tutaj od razu uprzedzę wszelkie wątpliwości i pytania, bo ostatnio miałam taką uwagę, że mówię o futrach, o skórach i tak dalej. No moi drodzy, kupujemy tutaj z second handu, to nie są rzeczy, które są nowe, a są osoby, które twierdzą, że to nie ma różnicy, czy kupimy nowe, bo i tak już zostało to zwierzę zabite.
no jest różnica i to jest moim zdaniem diametralna różnica, a z tego względu, że kupując nowe w sklepie, dajemy znać producentom futer i hodowcom zwierząt futerkowych, że jest popyt na te futra, czyli po prostu napędzamy ten popyt i, no i powodujemy, że nadal ten handel futrami trwa, że nadal trwają te cierpienia zwierząt i tak dalej. No i jest taka właśnie duża różnica, że żeby nie kupować nowych futer, bo to jest, no jest to barbarzyństwo. Ja tutaj rozróżniam też futra i kożuchy ze zwierząt, które są spożywane jako mięso, a zwierząt wyłącznie hodowanych na futra, no bo wiecie, jest naprawdę, to jest etycznie, to jest bardzo duża różnica, bo ja w ogóle nie jem mięsa czerwonego, jem czasami bardzo, bardzo rzadko jem drób i jem ryby, natomiast nie wyobrażam sobie zabić dużego zwierzęcia, ssaka na przykład, no i powiem wam, że dla mnie w ogóle to jest kontrowersyjne i uważam, że spokojnie moglibyśmy jako ludzkość sobie dać spokój z zabijaniem tych dużych zwierząt i z jedzeniem, ale jakby nie wchodzę tutaj w sumienie każdej osoby, bo to każdy musi sam zdecydować, co jest okej, a co nie. Natomiast jak dla mnie, jeżeli te zwierzęta i tak giną na mięso, no bo nazwijmy rzeczy po imieniu, no to jeszcze gorsze według mnie jest marnowanie pozostałych części tego zwierzęcia. I ja tutaj zawsze podkreślam, że ja jestem totalnie za filozofią, którą Indianie mieli a propos zabijania zwierząt i wykorzystywania surowców ze zwierząt. Jeżeli już zabili zwierzę, to wykorzystywali wszystko i byli wdzięczni temu zwierzęciu, powiedzmy temu duchowi tego zwierzęcia za to, że dzięki niemu oni przetrwali i mogą egzystować i mogą mieć wszystko, co mają. Także jest tutaj duża różnica w podejściu i w filozofii. Natomiast, no i dla mnie to jest właśnie coś takiego. Jeżeli już ta krowa, czy tam ta koza, czy jakieś inne zwierzę, owca ginie, to wykorzystajmy wszystko, a nie wyrzucajmy resztę, tak jakby to było mniej wartościowe. No, natomiast handlowi futrami, nowymi futrami, z lisów, czy z norek, czy z jakichś zwierząt, które wyłącznie po to są hodowane, żeby zabić je na futro dla próżności innych osób, no to jest barbarzyństwo dla mnie. Jeszcze zrozumiałam to w dawnych czasach, kiedy futra były jednym z niewielu naprawdę takich ciepłych ubrań i czasami w niektórych klimatach było konieczne było używanie tych futer, żeby po prostu nie zamarznąć. Natomiast w dzisiejszych czasach są tak ogromne możliwości, że naprawdę nie jest to potrzebne. Dlatego kupuję futra z odzysku, ponieważ te futra są na rynku wtórnym. Jeśli ja ich nie kupię, to zostaną wyrzucone na wysypisko, co dla mnie jest jeszcze gorszą opcją niż po prostu niż nie kupienie tego futra i jakby pokazywanie, że ja jestem ponadto. No dobra, może jestem ponadto, ale nie chcę, żeby to się marnowało, nie chcę, żeby to szło na śmietnik i tym bardziej, że to właśnie jest zrobione z tych niewinnych stworzeń. Kochani, w związku z tym kupiłam to futro, jest przepiękne, pokażę się wam tu w stylówce, ale pokażę wam też to futro, postaram się je wziąć, bo nie mieści mi się tutaj nigdzie w kadrze. Są to, słuchajcie, norki i przepięknie zrobione, niewyprasowana jest podszewka, ponieważ ja tą podszewkę będę odpruwać, prać, futro oddzielnie będę czyścić, są sposoby na czyszczenie futer, ale to już nie będę wam mówić, bo nie wszystkich to interesuje. Ono jest kremowe, to futro, i dlatego w ogóle nie jest brudne, więc może zastanowię się, jeżeli nie będzie już zapachu po wypraniu podszewki, to może nie będę go prać, ewentualnie wypiorę go talkiem i wytrzepię, być może, że to pomoże, ponieważ to futro ma trochę takiego zapachu tak zwanego second handowego, co nie jest przyjemne i ja absolutnie tego tak nie będę nosić w żadnym wypadku. Słuchajcie, no jest przepiękne, mam nadzieję, że uda się to na zdjęciach. Ono jest zrobione z jakby takich naszytych na skórę kwadracików. Prawdopodobnie to jest inna skóra, a na to są krowia na przykład, albo cielęca. I na to są naszyte te kawałeczki norki takie, w taką jakby szachownicę, na zmianę kwadraciki naszyte. I dlatego z daleka, jak podchodziłam do sklepu, to wydawało mi się, że to jest po prostu jakiś sweter taki puchaty. I mam nadzieję, że to będzie trochę tak wyglądało, bo nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że sobie kupiłam nowe futro z norek, bo to naprawdę nie jest zabawne. W każdym razie, no trochę z daleka to wygląda jak taki sweterek puszysty, długi. I to ratuje to futro, ale naprawdę jest kunsztownie zrobione, tu ma stójkę taką, przepiękną stójkę. I tutaj oczywiście są wszystkie tam metki, opis tego futra,
No jest świetne, naprawdę jest piękne i mam nadzieję wykorzystywać to futro na przykład w lekcjach kolęd, które śpiewamy na rynku głównym, bo tam jesteśmy poubierane w takie futerka i wyglądamy jak takie kolorowe ozdoby na choinkę. Więc mam nadzieję, że to się do tego przyda, może czasem też włożę to na inną okazję i tu Wam się pokazuję w tym stroju, co jestem, takim właśnie jasnym, z tym futrem. Zamierzam sobie kupić do niego pasek, bo nie mam odpowiedniego, także dzisiaj przymierzę jakiś inny pasek, trochę przypadkowy, ale chciałabym, żeby ten pasek był w kolorze futra, by po prostu się nie wyróżniał, a żeby był elegancki, taki odświętny. Także to jest taka rzecz bardziej wyjściowa, estradowa, niż tak do chodzenia i nie zamierzam tego sprzedawać, bo też nie zamierzam takich typowych już futer mieć w sklepie. Co innego tam elementy kożuszka, czy jakieś właśnie skórzane rzeczy, czy kamizelki, a co innego już takie futra. To jednak mimo wszystko, jak już to kupuję, to jakoś tak tutaj w swoim gronie lub właśnie do teatru, niż faktycznie do sprzedaży, bo nie chcę tego też propagować w sposób taki właśnie sprzedając, słuchaj, taki komercyjny. No, moi drodzy, w każdym razie futerko dla mnie przecudowne, kocham je. No i kupiłam jeszcze kilka pasków, które były naprawdę spoko wycenione, kosztowały po kilka złotych i są oczywiście ze skóry. Tu jest jeden taki paseczek cienki i to jest John Lewis Partnership. Zrobione dla John Lewis Partnership, prawdziwa skóra, to jest wszystko opisane, no i taki cienki pasek, ale z bardzo ładną klamrą, już Wam pokazuję, jest w dobrym stanie, nie jest jak nowy, ale jest to skórzany pasek, więc nie jest popękany, nie jest zniszczony, jest po prostu trochę używany, taka klaberka, mam nadzieję, że uda się to tam zbliżyć, bo nie będę wstawać za każdym razem jeszcze, nie nadwyrężam swojej nogi, dobra. Drugi pasek jest taki trochę tłoczony, ala ludowy i to jest długi pasek, chyba męski albo damski, ale taki większy na L-kę, na przykład na XL-kę, no bo ma dosyć spory obwód. Może być spokojnie jako męski do spodni. Skórzany, piękny pasek z mosiężną klamrą i ma bardzo fajne te wytłoczenia, takie bardzo stylowe. Bardzo mi się podoba też. Kolejny pasek być może właśnie przymierzę do futra, bo stylówki kręcę dopiero statyczne oczywiście, dopiero po tym filmiku, wyjątkowo, zwykle robię odwrotnie, ale teraz z tą nogą jest trochę inaczej, bo muszę się jakoś tak pomału z tym ogarniać. Bardzo fajny pasek, moi drodzy, z drewnianą klamrą, tu jest materiałowy, a końcówki ma skórzane i to jest marka Hobbs, bardzo fajna firma, już kilka razy pokazywałam ich rzeczy i Hobbs zrobiony we Włoszech, taki gruby, pleciony pasek, bardzo fajny styl i chyba ten pasek zostanie ze mną, bo tamte to planuję właśnie dać raczej do sklepu. Akcesoriów ciąg dalszy i jestem zachwycona, bo kupiłam nowiutkie, przepiękne buty. Też naprawdę były tanie, znaczy tanie, no jak na buty, bo buty czasem potrafią kosztować nawet 70-80 zł w second handach teraz, szczególnie nowe buty, szczególnie kozaki. Więc jak na to, to było niedrogo. Już nie pamiętam, ile te buty, ale naprawdę spoko cena. Naprawdę niedroga, niewysoka cena jest i rozmiar 38, właśnie mam kilka butów, kilka par butów 38, bo jeszcze mam z innych zakupów, które Wam niedługo też pokażę. I zobaczcie, prześliczne buty, zupełnie nowe. One nie są ocieplane, ale są podwójne. Podwójna skóra jest, tu mają zamek i mają piękny kształt i taki czekoladowo-brązowo-stalowy kolor trochę, bardzo ciemny brąz, wchodzący właśnie w taki stalowy. I uwielbiane przeze mnie te dziureczki tutaj nabijane. No uwielbiam ten styl po prostu, takie retro dziurki, ale one nie mają jakiegoś retro kroju, one mają taki nowoczesny krój i takie raczej okrągłe noski, ale nie takie staromodnie okrągłe, tylko takie nowocześnie okrągłe. No i fajna też wysokość obcasa, to jest chyba 7 mi się wydaje centymetrów, tak to wygląda. Taki stabilny, klockowy obcas, naprawdę świetne buty, słuchajcie, nie wiem, czy mi się uda je założyć i Wam pokazać, ale to nie jest chyba konieczne, bo tego typu buty, wiadomo, że będą wyglądać świetnie na stopie, są przepiękne, są nowiutkie, bo to można zobaczyć, no tutaj może były z dwa razy chodzone, w idealnym stanie podeszwa, nie ma żadnych zadrapań, no w ogóle nigdzie nic nie jest, słuchajcie, w tych butach ani podrapane, ani zniszczone. Są perfekcyjne po prostu. Oczywiście ja jeszcze je pielęgnuję, dezynfekuję, więc będą w sklepie. Jak komuś się podobają, to Was bardzo zachęcam, bo są śliczne. No i do tych butów pasowałby żakiet, który kupiłam też w tym sklepie BC, Best Connections,
Fajny żakiet, słuchajcie, 44 rozmiar, myślę, że to jest tak 42-44, już wam powiem skład. Ma guziki jeszcze tu przyczepione, więc naprawdę jest w dobrym stanie. I skład jest taki, że 57% posiada wełny, więc bardzo fajny skład. Zwłaszcza na dzisiejsze czasy, prawda, bo mógłby mieć też 100% wełny, a to się już rzadziej zdarza. I on ma do, i ja będę ten żakiet dopiero wystawiać za jakiś czas, bo muszę wymienić w nim te tutaj nałokietniki, bo one niestety nie są skórzane. Ja tutaj naszyję z prawdziwego zamszu naszywki albo ze sztruksu w takim samym kolorze, albo w kolorze takim szaro-brązowym, ale fajnie będą wyglądać takie brązowe właśnie, trochę kontrastowe, bo to jest żakiet w takim stylu, a naprawdę jest bardzo ładny, ma super styl, zobaczcie, tutaj ma taką połę jakby. Piękne kolory, on jest taki beżowo-szary, taki jasno-brązowy może w krateczki i te krateczki mają w sobie czerń, żółć i brąz. Naprawdę śliczny żakiet, bardzo ciepły, bardzo miła wełna jest, miły ten materiał z wełną. Prześliczny, naprawdę, fajne wykończenie, ma takie z pomarańczowym i w ogóle jest jak nowy, oprócz tych łokietników. Oprócz tych łatek na łokciach, bo tutaj widzę, że wiecie co, takie łatki to jest bezsens, bo mogli równie dobrze niedrogie zamszowe przyszyć i one by się nie złuszczyły, a to po kilku razach, jak na przykład ktoś ma taką tendencję, że się opiera na łokciach, to takie coś to się natychmiast niszczy. Więc żakiet jest w super stanie, natomiast to jest dramat. Dlatego ja to po prostu odpruję i naszyję nowe i będzie super wyglądać. Także ten żakiet będzie w live, ale dopiero za jakieś pewnie tydzień, dwa, jak to ogarnę i jak mi przejdzie troszkę z tą nogą, bo nie będę za dużo też teraz chodzić z nią, po prostu będę trochę oszczędzać nogę przez jakiś czas. Moi drodzy, teraz spódnice, bo kupiłam chyba z 5 spódnic, już nawet nie liczę, ale dużo i to są głównie spódnice wełniane. Ta spódnica, szczerze mówiąc, nie ma metki ze składem, ma w ogóle metkę taką, Penny Black, włoska. Bardzo fajnie uszyta spódnica z zatrzaskami, to jest XS-ka, słuchajcie, ona jest nawet, ja się zapnę w nią w te zatrzaski, ale mam już za duże do niej biodra, bo tu się robi coś takiego. Natomiast to jest naprawdę XS-ka w ślicznych kolorach, taki zielony piękny, brąz i czerń. I ona ma bardzo fajną długość i jest zapinana, rozpinana właściwie aż dotąd, widzicie? O! Ma kilka zatrzasków, jest fajnej długości, bardzo mięciutka, bardzo fajna. Także no naprawdę spoko spódnica, będzie oczywiście do sklepu, bo wiecie, takie, może którąś z tych spódnic będzie chciała Ania, ale no to ona sobie już wybierze, nie będę decydować za nią oczywiście, bo dwie spódnice są w rozmiarze takim XS właśnie typowo dla Ani. Będę kładła je na ziemi, bo nie ma gdzie. Kolejna spódnica jest rozmiaru M. I to jest taki typowy kilt, 100% wełna, tak, 100% wool, taka metka jest, Blanray, made in Ireland, czyli irlandzka wełna. I tutaj, słuchajcie, tu wygląda jakby była dziura, ale to jest takie rozszerzenie materiału, bo tu była agrafka, bo w tych kiltach często w tym miejscu jest agrafka, żeby się nie rozchodziły. I to jest typowa, taka cieniutka wełna w tych kolorach, co dostałam od Wicki niedawno, tą spódnicę już ją przerobiłam i niedługo się wam w niej pokażę. Ale ta spódnica jest 100% wełny, więc jest z lepszego materiału trochę, ale po prostu jest większy rozmiar, bo to jest MKL-ka i no, jest bardzo fajna, mogłaby się nadać właśnie superowo na święta też, do na przykład jakiegoś granatowego golfika albo do białej bluzki, wyglądałaby super elegancko. Piękne są te spódnice w stylu szkockim, naprawdę. No i teraz mam spódnicę XL-kę chyba bardziej, z pięknej wełny szarej, 100% wełna to jest też, kochani. Tu jest metka, ona jest trochę przetargana, więc ja ją postaram się tutaj tak trochę przyszyć, żeby nie zniszczyć tej metki. 100% wełna i ona jest taka ciekawa w kroju A, zrobiona z takich jakby klinów, co powoduje, że wygląda trochę jak plisowana, ale te kliny są jakby zaszyte. Tak, jedne są jakby wszyte do środka, a jedne są na wierzch. I to wygląda, no nie trzeba tego zaprasowywać za każdym razem, jak się to wypierze, więc jest praktyczniejsze niż te plisy. No i ma z przodu na całej długości guziczki, można sobie rozpiąć w pewnym momencie spokojnie tutaj. Widzę, że są też zapasowe guziczki, więc ona chyba była nienoszona, ta spódnica. I ma bardzo fajnie, bo ma też pasek w komplecie, będzie świetnie wyglądać na pewno, bo będzie, podejrzewam, fajnie figurę formować. I to jest
Raczej na pewno to jest XL-ka, bo no ja widzę, że tutaj jest dosyć spory pas, ale w biodrach też jest fajnie dużo miejsca, dużo przestrzeni. Piękna wełna, naprawdę. Bardzo Wam polecam tą spódnicę. W ogóle wszystkie te spódnice są świetnej jakości, więc... O, i to jest druga spódnica, ta kolejna, która może być na Anię. Ja nie mierzę tych spódnic, wiecie co, bo te są za duże, a te znowu dwie są za małe na mnie i wyglądam komicznie, bo niby się mieszczę w pasie, bo ja mam wąski pas, ale ponieważ jednak biodra mam szersze, tutaj spódnice robią się takie bombowate, a to powinno być na 34 i na nie za szerokie biodra, żeby to nie było dociśnięte na ostatni guzik. I ta spódnica, którą tutaj mamy, też jest 100% wełny, podszewka 100% acetat, rozmiar niby 36, ale to jest vintage 36, czyli 34 dzisiaj. Super kroju z kieszeniami. Mamy taką jedną już L-kę, M-kę bardziej, z tymi pięknymi kratami, taką kremową w sklepie. No i teraz mam dwie podobne bardzo spódnice, to jest 100% wełna, słuchajcie, ma piękny materiał, zobaczcie jaki piękny beżowy kolor, w ogóle śliczna jest ta spódnica. Jest jak nówka, w ogóle niezniszczony materiał, jak na wełnę, w ogóle ani mola, ani niczego. Jest totalnie niezużyta i będzie też pięknym kompletem na przykład do kremowej bluzki. Też może być jak najbardziej na święta, ale w ogóle taka spódnica na zimę, w takiej jakości, słuchajcie, i no przepiękna jest po prostu. Bardzo żałuję, że jest trochę za mała na mnie, bo mnie by się taka spódnica podobała. Też nie jest to może moja kolorystyka, ale podobała mi się bardzo. Kolejny kilt, kolejny ala kilt i to jest też coś z wełną, ale chyba nie 100%. Nie, słuchajcie, 35% wełny tym razem, ale bardzo mi się spodobały kolory. Ta spódnica po prostu będzie trochę taniej wyceniona, bo nie jest tak aż duży procent wełny. 40 to jest i chyba to jest 40, bo jest, ma bardzo dużo plisów. Te plisy są już tutaj od góry i jest zapinana z boku na całej długości na guziki. Bardzo fajne kolory, bardzo ładne zestawienie kolorów, taki niebieski, kobaltowy, czerwony, żółty, typowo właśnie w tartanie, czyli w tej kratce szkockiej. No i ostatnia spódnica, czyli już nie wiem ile ich było, 5, to już było 5, to teraz jest 6, wow, 6 spódnic kupiłam i te spódnice były naprawdę wcale niedrogie tam na nowym towarze. No jak czasem patrzę i spódnice są po 45 czy 50 zł i to takie wcale nawet nie do tych nie przystają, to, no to tutaj jest naprawdę dobra cena, słuchajcie. Taka podobna spódnica do tej beżowej, bo identyczny praktycznie krój, też 100% wełny, o ile pamiętam, już patrzę. Oczywiście, Pure New Wool, 100% wełny, to jest Jessica, spódnica Vintage Jessica, marki Jessica. Też przepięknej jakości wełna, to jest... Naprawdę. I to jest coś takiego właśnie typowo świątecznego, tylko że ta czerwień jest taka bardziej malinowa, ciemna malinowa, taka nasycona czerwień. No i też w pięknym stanie. Tutaj, słuchajcie, nie ma ani dziureczki, ani niczego. No żałuję, że żadnej z nich nie mogę Wam zmierzyć, bo nie mam dobrych rozmiarów w tych spódnicach i wygląda to żałośnie. Niestety, spódnica, żeby dobrze wyglądała, musi dobrze leżeć, musi być dobrze dopasowana i fajnie to wtedy wygląda. Ale też bardzo podobny krój z kieszeniami, takie zaszewki, więc też w modnym stylu takim. Spódniczka midi, taka do łydki myślę, że będzie. Piękny kolor, słuchajcie. Także bardzo jestem zadowolona z tych spódnic. Przepiękne zdobycze moim zdaniem. Jestem ciekawa, czy Ania którąś weźmie. O, teraz właśnie pokażę Wam coś dla Ani. Zobaczcie, mam tutaj sukienkę, z której jestem zachwycona. Sukienka na lato i to jest len, bawełna i... Len, bawełna. Tak, głównie len z bawełną. Coś tam jeszcze jakaś litera jest, ale wydaje mi się, że... Bo to są takie skróty, że len z bawełną. Altik? Zdaje się, że Altik... chyba Altik firma. I zobaczcie, to jest chyba ręcznie farbowane. Z takimi tutaj jakby... Wygląda jak podarte. To jest taka typowo na lato sukieneczka. Z takim fajnym ptakiem nadrukowanym tutaj. No jest przepiękna, słuchajcie. Naprawdę. Przymierzę Wam tą sukienkę, chociaż pewnie będę wyglądać słabo w zimie w tej sukience, ale przymierzę i stanę Wam w tej sukience, bo warto zobaczyć, jak ona wygląda na sylwetce, a rozmiar jest dobry. No Anie też będzie dobry, bo ona może być taka lekko luźna. No naprawdę śliczna rzecz. Piękne kolory, zobaczcie na to. No po prostu naprawdę. I ta sukienka z ręką na sercu chyba kosztowała coś... 12 zł? No, jakoś bardzo, bardzo tanie.
W każdym razie naprawdę za tą cenę, nie no w ogóle, że za tą cenę, materiał jest przesuper. Jakościowo i wyglądowo ta sukienka jest świetna. Więc mam nadzieję, że Ani się bardzo podoba, więc mam nadzieję, że będzie... No dobra, ona bardzo lubi takie styl i lubi długie sukienki, więc dlatego dla niej, a nie dla mnie. Także wiecie, że myślę też o jej wspólniczce i przyjaciółce, jak zresztą o wszystkich wokół. Słuchajcie, idę dalej, rzucę to tylko. No i teraz, teraz chyba się okazało, że już skończyły się rzeczy. Bo myślałam, że jeszcze coś jest. A jeszcze kupiłam muszkę białą, ale już nie wstanę teraz, żeby ją znaleźć. Taką fajną, zapakowaną, nową muszkę potrzebuję do przedstawienia muzycznego, które robię w tym roku w szkole. Także będzie dla roli dyrygenta ta muszka. Nowiutka, zapakowana, bardzo ładna muszka, elegancka. Do fraka dla dyrygenta. Także kochani, na dziś to tyle. Dużo stylówek nie zobaczyliście, bo zaledwie dwie dzisiaj, ale mam nadzieję, że się Wam ciuchy podobały. No i oczywiście, że zapraszam Was na kolejny program. Zapraszam Was, żebyście sobie odwiedzili ten sklepik, jeśli mieszkacie gdzieś w pobliżu Dobczyc. No i zapraszam Was na haul lumpeksowy już z wyprzedaży, który już będzie w czwartek. A tymczasem będą jeszcze oczywiście, w środę chyba jest live, więc zapraszam oczywiście jak zwykle Was. I bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Może wstawię jeszcze coś świątecznego w międzyczasie albo razem z Holem. Cześć kochani, pa!